Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Pójdę po kota. Chwila, moment. No dobrze. Dzisiaj mamy taki spontaniczny live. Chętnie odpowiem na wasze 10 pytań. Tak szybko? Najpierw oczywiście... Najpierw chciałabym powiedzieć, że bardzo, bardzo proszę, aby ktoś mnie wziął do dubbingu. Ja mam taki talent. Ja bym chciała podkładać głos jakiejś takiej postaci, żeby wykorzystać swój głos i potencjał. Bo jestem naprawdę wszechstronnie utalentowana. Nie wezmę za to dużo pieniędzy. Wezmę tyle, co... każda inna osoba, nawet nie jakaś sławna czy publiczna. Po prostu chcę to zrobić, bo czuję ogromną przyjemność i to może być świetna zabawa. Fajnie się bawiłam, jak podkładałam głos dla Asterixa i Obelixa, no ale to był mój głos, a jednak bym chciała ten inny. No chcesz iść? Dobra, idź. Nie chcesz iść. Nie chcesz iść, wierzycielku. Dobra, druga sprawa, no to jak zwykle update tatuażowy. Tutaj macie mój tatuaż, jak widzicie. Schodzi całkiem dobrze. Myślę, że jeszcze 2-3 sesje. Ten tatuaż, gdyby nie był robiony podwójnie, to już by go w ogóle nie było widać. Ale ponieważ robiłam go podwójnie, z czego pierwszy był bardzo metodą głęboką, no to dwa razy dłużej on schodzi. Na przykład inne tatuaże, które usuwałam równolegle, już ich nie ma. No a ten wygląda tak, jak wygląda, ale naprawdę i tak jestem bardzo zadowolona, bo on był taki czarny. Zobaczcie. On był taki czarny. Widzicie teraz różnicę? Boski kicia. Boski kiciuch. No dziękuję. Też uważam, że jestem niezłą kotką. Dobra. Czy planujesz jeszcze jakieś tatuaże? Chciałam powiedzieć no fucking way, ale w sumie nie wiem. Nie wiem, bo naprawdę nigdy nic nie wiadomo. Czy usuniesz skrzydła? Nie usunę skrzydeł. Mam wrażenie, że w ogóle z nimi się urodziłam. Czegoś mi brakowało, jakich nie miałam. Naturalnie... gdybym miała do wyboru, to już zrobiłabym je inną techniką, trochę inaczej. Bardziej w 3D, tak żeby wyglądały, że wyrastają z moich pleców. Ale no nie wyobrażam sobie żyć bez tych skrzydeł. Ten trójkąt oznacza symbol powietrza. Jest to żywioł, który jest przypisany do mojego znaku zodiaku, czyli do wodnika. Ale również do bliźniąt i do wagi. Pytacie mnie, żebym się odniosła do tekstów Godlewskiej. No to już chyba wystarczająco się odniosłam w ostatnim poście. Nie ma sensu, żebym dalej to kotłowała. Moja mama ma takie fajne powiedzenie, że... Cześć! Kto to jest? To jest tutaj wszyscy twoi fani. Tak. No. Moja mama ma takie fajne powiedzenie, że przychodzi mężczyzna do takiego mędrca i mówi: proszę pana, jaki jest klucz do wiecznego szczęścia? A facet mówi: nie dyskutować z idiotami. No nie zgodziłbym się. I ma pan rację. Także
myślę, że to jest dobra. Dobry też, dobra odpowiedź na wszystkie rzeczy, które zaburzają wam jakąś, no nie wiem, energię dobrą czy coś. Czy stosujesz dietę ketogoniczną? No. Nie, w ogóle nie stosuję żadnych diet. Ja się odżywiam zdrowo, jestem fanką zdrowego stylu życia i uważam, że w ogóle jakieś takie trzymanie się ścisłych diet, które męczą ludzi, człowiek cały czas myśli, co by zjadł, czego by nie zjadł, to jest bez sensu. Może jakaś złota myśl dzisiejszego dnia? No, chyba właśnie ją dam, to by było super, gdyby ktoś mnie słuchał. Idę do góry, żeby zobaczyć. Jakie były wcześniejsze pytania? Czy to prawda, że do lateksowych spodni trzeba talku? Nie, jeżeli one są podszyte specjalnym materiałem, to nie ma z tym żadnego problemu. Problem zaczyna się w momencie, kiedy nie są. Wtedy się zaczyna dosyć duży problem i pamiętam, jak występowałam w teatrze WFO. W spektaklu Przeżyć to sami, tam graliśmy piosenki z lat 80. i dużo z kostiumów było lateksowych. I wiem, że tancerki bardzo się męczyły, ale też my, piosenkarze, mieliśmy problem. Pójdę jeszcze do góry zobaczyć, czy bolało usuwanie. Bardzo bolało. Usuwanie to jest coś okropnego. Naprawdę okropnego. Dobra, to lecimy dalej, bo w sumie ciągle jest to samo, czyli o dietę, o jakieś takie sytuacje urodowe, które mnie strasznie nudzą. I ciągle to samo jest tak naprawdę, więc już ile się tego, nie da się o tym samym ciągle gadać, tylko jaka pielęgnacja, co jesz, jak ćwiczysz, to już jest takie po prostu męczące, naprawdę. Mi by się nie chciało wiecznie kogoś pytać o to. Już sama bym wolała to zrobić i na zasadzie prób i błędów na swoim organizmie po prostu to próbować, a nie pisać do jakiejś dupy z Instagrama wiecznie, co ona robi, żeby dobrze wyglądać. No przecież można się wziąć w karby i popróbować samemu. Zwłaszcza, że każdy ma inne ciało, inny organizm, na każdego działa co innego. Pamiętajcie, że mam 37 lat. Młodsi ludzie mogą mieć dużo lepiej, inaczej, inną przemianę materii, w ogóle wszystko. Doda, proszę cię, powiedz, w jaki sposób nauczyłaś się tak pięknie angielskiego, bo kiedyś mówiłaś, że nie znasz go zbyt dobrze, a od dłuższego czasu widzę, że twój angielski jest przepiękny. Oh, thank you, bitch! Thank you! No, szczerze mówiąc, najwięcej dało mi podróże i przyjaźnie z ludźmi z zagranicy. Kiedy cały czas się pisze z kimś po angielsku, no bo osoba, która jest, nie wiem, no, Amerykaninem, albo Anglikiem, albo po prostu Hiszpanem, albo kimś, no to nie mówi po polsku, więc chcąc nie chcąc piszesz z taką osobą tylko i wyłącznie w języku angielskim. A przez to, że się z kimś człowiek przyjaźni, nie ma jakiejś takiej spiny, nie stresuje się, no to łatwiej jest uczyć się angielskiego, jeżeli macie fajną, wyluzowaną, przyjacielską atmosferę. I po wielu, wielu latach wspólnych przyjaźni, wspólnych żartów, ten angielski sam już wchodzi, naprawdę, jeszcze jak człowiek podróżuje, zwiedza świat, to ja też w pewnym momencie sama, spędzając kilka tygodni gdzieś za granicą, łapię się na tym, że czasami już myślę po angielsku, a nie po polsku. To jest fajne i niesamowicie krzepiące dla innych, tych, którzy mają oczywiście blokadę, którą ja również miałam. I tak jak mówię, mi bardzo w tej blokadzie pomogły moje przyjaźnie międzynarodowe. Co sądzisz o utworze BDS-a Doda? Bardzo fajny utwór. Już się kiedyś wypowiadałam na ten temat, że naprawdę bardzo
fajny, wartościowy tekst. A nie same przekleństwa, dający do myślenia. Fajny. Kochani, jak ta pandemia się uspokoi, to idziemy na piwo do Ciechana. W Ciechanowie. No, Ciechan, piwo Ciechan zawsze na propsie, ale ja nie piję alkoholu. Ostatni raz piłam, jak byłam na wakacjach w Meksyku i teraz mam zamiar dopiero się napić na Dzień Dziecka. Dobra, szukam dalej jakichś fajnych pytań. Czy wrócisz na deski teatru? Może myślisz o napisaniu sztuki? Tęsknisz za tym? Bardzo bym chciała wrócić na deski nie tyle co teatru, ile musicalu. To by było coś fantastycznego i naprawdę marzę o tym i mam nadzieję, że kiedyś napiszę fajny musical. Jak nie ja, to może ktoś inny mnie tam obsadzi. To by było super. Andrzejku z Łodzi, tak? Pozdrawiam. Wszystkich pozdrawiam. Pozdrawiam Londyn. Panie Justyn Steczkowski, też ich pozdrawiam. O, i są panie Tyguniak, też ich pozdrawiam. Ja cię kręcę, nie wiedziałam, że dożyję takich dni. I znowu, kiedy planowana premiera Dziewczyn z Dubaju. Cieszę się, że tak się nie możecie tego doczekać. Ja też się bardzo nie mogę doczekać. I uwierzcie mi, że wszystko zależy od obostrzeń i od tego, kiedy otworzą się kina, więc mam nadzieję, że po wakacjach już ruszymy pełnym krokiem w kierunku premiery. Co? Koty gadają. Czy jesteś spełnioną artystką? Myślałaś kiedyś, żeby skończyć karierę? Oczywiście, żeby to było jak najpóźniej. Bardzo często myślałam o tym, żeby skończyć karierę. Powiem wam szczerze, że wiele razy miałam takie mini załamania nerwowe i było mi bardzo źle. I czułam się bardzo niedoceniana i bardzo skrzywdzona przez różne artykuły. I jakieś tam pomówienia, plotki. I było mi kurewsko ciężko czasami. Nie umiałam sobie z tym pogodzić, sobie z tym poradzić. Zresztą bardzo was zachęcam do obejrzenia Q&A, które wyróżniłam w mojej relacji, tam również poruszyłam ten temat, bo niektórzy nawet nie mają zielonego pojęcia, przyrzekam, jak wyglądały niektóre portale plotkarskie, jak ja zaczynałam karierę. Ludzie, przyrzekam, nie mają pojęcia, z czym musiałam się mierzyć 10 lat temu, czy nawet 12 lat temu. Mogę śmiało postawić tezę, że 80% z debiutujących dzisiaj artystów nie wytrzymałoby 1/3 tego, co ja musiałam wtedy wytrzymać. Nie było wtedy ruchów kobiet, nie było wtedy feministek, które by broniły kobiet, nie było body shaming, nie było nic. Był tylko jedna wielka chęć dowalenia osobom publicznym za wszelką cenę, bez żadnej etyki, bez żadnej empatii, takie żerowanie na najniższych lotach, odczuciach drugiego człowieka, na takiej żądzy krwi, bólu drugiej osoby. Naprawdę, ja co chwilę musiałam się mierzyć z artykułami. Czy wy widzieliście, jakie zmarszczki ma 21-letnia Doda? Czy to też dla was wydaje się dziwne, że ma tak brzydkie worki pod oczami i zbliżenie na moje oczy? Za chwilę. Pomóżcie Dodzie pozbyć się wąsika i wielkie zbliżenie na moją twarz. Za chwilę. Czy tylko nam się wydaje, czy Doda przybiera coraz bardziej męskie rysy? Jej niepokojąca twarz zaczyna wyglądać obrzydliwie, zamienia się w transa. Czy Doda i tak dalej, tak już nawet mi się nie chce tego, nawet nie chce mi się o tym gadać, ale to w ogóle było coś strasznego. Już nawet nie chodzi o mnie, tylko czy komukolwiek przyszło do głowy, że dużo osób może mieć taki typ urody jak ja. I te osoby wpędza się w kompleksy. Co te osoby miały czuć, kiedy czytały takie rzeczy na temat takiego, a nie innego typu urody.
tragedia, naprawdę. I to była jedna milionowa tego, co musiałam przeżyć jako, jako młoda dziewczyna, więc bardzo często myślałam o tym, żeby zawiesić karierę, ale oczywiście to były takie chwile, które mi szybko mijały. Częściej myślałam o tym ostatnio. I dlatego bardzo ta pandemia mi jest na rękę, jeżeli chodzi o właśnie mój psychiczny spokój, bo naprawdę już byłam bardzo zmęczona psychicznie. Dobra, jadę dalej. Piękne usta. Dziękuję. Już nie kaczę. Pytania, które są tu zadawane, pokazują, że albo nie znacie w ogóle swojej idolki, albo wchodzą tu osoby, że tak powiem, z ulicy. Brawo. W końcu ktoś to napisał. A z podróży jaką masz ulubioną miejscówkę? Ach, wszędzie tam, gdzie mnie jeszcze nie było. Jeszcze bardzo bym chciała pojechać na Arubę. Bardzo bym chciała odwiedzić Bahamy. Hawaje. Och, to by było wspaniale. Przestraszyłam się trochę twojego opowiadania o duchach, które opowiadałaś ostatnio na live. No, to była straszna historia. Każdy, kto nie słyszał tej historii, jak mnie opętał szatan, kiedy byłam w związku z Nergalem, serdecznie polecam obejrzenie live'a ostatniego Jagi. No to była okropne dni w moim życiu i cieszę się, że już są za mną. To jest Gucci. No nie, ten szatan nie był Gucci. Bynajmniej. Jak się odniesiesz do tego, że Ewa Lubert, twoja koleżanka, żona Tomka Luberta, jest zamieszana w sutenerstwo i dalej sprawa jest w sądzie? No to najlepiej to by się trzeba było zapytać Ewy, która nie jest moją koleżanką, jest żoną mojego kolegi. To nie jest jednoznaczne. I może też jego zapytajcie o to i ją, samą zainteresowaną. No, nie sądzę, żeby ktoś... żeby się żony moich kolegów były pytane o moje sprawy w sądzie. No, tak powiem, chuja ich to chodzi. Jako mała dziewczynka układałam teledyski do twoich piosenek i zmuszałam mamę do ich oglądania. O, kochana, ja moją mamę zmuszałam do oglądania. Mamy taki długi korytarz w domu i moja mama zawsze siedziała na końcu tego korytarza w kuchni, tam coś pichcąc albo po prostu spożywając posiłek, a ja na drugim końcu tego korytarza wychodziłam z swojego pokoju w kusych shortach, w takich obcasach, w lateksowej kurtce, 14-letnia, wie i jak, i po tym korytarzu slomo, moja mama. Rewelacja, Doronia, rewelacja. Miewasz świadomy sen? Zawsze wiem, że śnię, kontroluję sny. Jak mam ochotę, to chętnie jakieś tam, prawda, hot sceny czy zagranicznych aktorów wprowadzam w pierwszoplanowe role. Wierzysz w potęgę podświadomości? Kochana, wszystko co mam jest dzięki potędze podświadomości. Czy ćwiczysz codziennie śpiew? Jakie ćwiczenia na głos wykonujesz? Teraz nie ćwiczę, bo chcę zrobić sobie, robię sobie roczną przerwę od kariery, ale już widzę, jak mój głos się przez to, no nie to, że pogorszył, ale że ciężej jest mi pewne dźwięki wyciągnąć. Natomiast jak zaczynałam karierę i zaczynałam dopiero wchodzić do świata muzyki, no to jako 13-14-latka codziennie brałam rumianek i codziennie przez 2 godziny śpiewałam piosenki Natalii Kukulskiej, Edyty Górniak, Beaty Kozidrak i Kasi Stankiewicz. Pierwsze płyty. Ja jestem najniższym głosem altem, ale dzięki temu rozszerzyłam sobie głos do mezzo-soprano i teraz mam rozpiętość mojego głosu o najniższy alt i najwyższy mezzo-sopran, co daje mi możliwość śpiewania naprawdę bardzo do szerokiego repertuaru. Potem w wieku 14 lat dostałam się do teatru, do musicalu Metro i tam już grałam 4 lata. Więc mieliśmy bardzo dużo spektakli, więc tak naprawdę ćwiczenia zastępowały mi spektakle. A w wieku 17 lat dostałam się do zespołu Virgin.
Jeszcze trochę grałam w teatrze, ale już bardziej skupiałam się na płycie, którą wtedy nagrywaliśmy właśnie z Tomkiem Lubertem wspomnianym. Już jako 18-letnie dziewczynek zadebiutowaliśmy z pierwszym naszym naszą płytą nominowaną do Fryderyka, by the way, pierwszy, ostatni raz. No to również nie ćwiczyłam codziennie, ponieważ tak naprawdę graliśmy bardzo dużo koncertów, więc ja w ciągu tygodnia odpoczywałam. Uwierzcie mi, że przez pierwsze, żeby was nie skłamać, 7-8 lat. No, ja grałam koncerty 5, czy nawet, no 5 razy w tygodniu. Mi czasami wychodziło, że ja nie, że ja może 2 dni byłam w tygodniu w domu. To był dla mnie szok, jak teraz sobie o tym pomyślę, a jak ostatnio sobie to uzmysłowiłam. Uzmysłowiłam. Potrafiłam tak naprawdę co drugi dzień grać koncert. Non stop. Ale oczywiście dzięki temu kupiłam sobie za to swoje pierwsze mieszkanie, spłaciłam rodzicom kredyt, opowiadałam wam to. No i stałam się niezależna finansowo, to mi bardzo dużo pomogło, ale rzeczywiście to było bardzo męczące i faktycznie bardzo eksploatujące. Ale lubiłam to i lubiłam te trasy koncertowe i to były fajne czasy, byłam wtedy bardzo młoda, bardzo mi się to podobało. Nie gryź tego buta, to jest Yves Saint Laurent, to nie jest Pedigree. A nie, bo to kot jedzący. I słuchajcie, więc wtedy też nie musiałam ćwiczyć tego głosu. Po jakimś czasie zminimalizowałam już te koncerty, no bo już pomyślałam sobie, dobra, zarobiłam to, co miałam zarobić, kurczę, jestem wykończona, będę grała koncerty tylko w weekend. Więc grałam koncerty sobota, niedziela i tak właściwie zostało do dziś, że gram koncerty w weekend. No bo chcę to robić dla przyjemności, nie chcę się zajeżdżać, chcę spotkania z wami traktować jako moje spełnienie pasji, moją przyjemność, a nie stricte zarobek. Poza tym mam też swoje inne jakieś tam odnogi finansowe, które pozwalają mi zachować tę płynność, jak chociażby moje nieruchomości. Nie wysiadał ci wtedy głos. Ja byłam w szoku. Mi ten głos nie wysiadał, a my potrafiliśmy naprawdę, mieliśmy rock'n'rollowy styl życia. I szczerze mówiąc, do tej pory on mi nie wysiada. Często jak jestem na jakichś badaniach u foniatry, bo oczywiście z racji zawodu sprawdzam mój głos często. Dużo moich koleżanek wokalistek z branży ma bardzo duże problemy ze stronami głosowymi. Mnóstwo guzków, to jest jakby nasza wpisane na naszą pracę, w pracę, nasz zawód. Ja nie mam ani jednego. A każdy, kto był na moim koncercie, wie, że ja nie śpiewam sobie balad i nie piszę sobie pod nosem, że ja mam kawał wokalu i ja naprawdę potrafię czasami drzeć tą mordę przez 2 godziny tak, że inne osoby by z chrypą wychodziły, a ja przez te 20 lat pracy, śpiewu scenicznego, sardowego, no moje strony głosowe są w świetnym stanie. Ja nie wiem jak ja to zrobiłam, ale zrobiłam to. Lo! Co tam? Idę dalej. Idę dalej, bo... Bo... O Jezus. Słuchajcie, no nie pytajcie mnie o tą Godlewską, no bo ja już odpowiedziałam na to. Poza tym ja nie będę mojego life'a i mojej przestrzeni dla fanów przeznaczać na takie odpowiedzi, no poniżej mojego poziomu. I chyba waszego poziomu również. No sami sobie wystawiacie jakby laurkę takimi pytaniami. No jeżeli obserwujecie, no w sumie no to nie będę poddawać ocenie, każdy sobie obserwuje kogo chce, ale jeżeli macie zamiar mi zawalać tutaj tymi idiotycznymi pytaniami mojego life'a, no to zróbcie mi unfollow, bo mi się nie chce nawet na to patrzeć. Jak sobie radzić z tą pojebaną pogodą? I w końcu jakieś pytanie na poziomie. Kochani, ja jestem meteoropatą. Ja jestem meteoropatą, mam 69 ciśnienie, ogólnie chodzące zombie.
Jak mam sobie radzić taką pogodą? Ano, srak. No, srak. Dobra. Co dalej? O Jezu, nudne to jest naprawdę. Jakie nudne te pytania. Co za nudy. Sobie wyciągnę aparat zębów. Mega nudy. Twoja spontaniczna akcja na Sylwestra była kapitalna. Aż do teraz oglądam ten fragment, no. Fajnie było. Super, też mi się podobało. La la la. Skąd twój pseudonim? Oh my god, serio? Pseudonim wymyśliłam bardzo dawno temu. Myślę, że to było jeszcze przed... przed liceum. Na początku byłam hipiską, później byłam punkiem. Każdy musiał mieć jakiś pseudonim. To było w ogóle człowiek bez ksywki, to w ogóle coś się nie liczyło. No nie liczyło. To nie jest tak jak teraz, że liczą się teraz tylko lajki, Instagram, jakieś duperele. Nie, to trzeba było należeć do jakiejś fajnej subkultury, mieć swój fajny styl, liczyć się na dzielni, po prostu mieć ziomalów na ulicy, nie wiem, tworzyć jakieś fajne gangi, jakiś szacunek po prostu mieć wśród znajomych, a wiadomo, że każdy szanująca się osoba musi mieć ksywkę, pseudonim, no nie? No więc ja sobie wymyślam Doda. Uznałam, że jest nośny, szybki, krótki i bardzo dobry. No a potem go opatentowałam i już nikt tak naprawdę nie może na nim zarabiać, tylko ja. Moja córka w tej chwili ma 12 lat i zmienia się jej teraz głos, śpiewa inaczej. To prawda, mi też się zmienił. Kobiety też przechodzą pewnego rodzaju mutacje i ja też mam zupełnie inny głos. A jeszcze powiem wam coś śmieszniejszego. Pierwsze 3 płyty nagrałam paląc papierosy. Później rzuciłam, już nie palę ponad dekadę. Ale to był też zupełnie inny rodzaj głosu niż teraz, jaki mam, nie paląc. Chicago pozdrawia. Też pozdrawiam Chicago. Doda, mam tak na trzecie imię. Mina biskupa na bierzmowaniu bezcenna. O jest. To, co ja przeszłam na bierzmowaniu. Moją babcią była moja chrzestna. Moja babcia była moją chrzestną. Świętej pamięci, moja babcia. Ponieważ no jakoś tak no. Nikt inny nie mógł być, bo u nas wszyscy w rodzinie po rozwodach. No i słuchajcie. No mamy to rodzinę po prostu. No i słuchajcie, moja babcia, ta jedyna święta, co się uchowała, mówi, dobra, to ja będę chrzestną. No i na tym bierzmowaniu chrzestna stoi, mówi to imię, nie? Więc ja mówię, że ja chcę być Audrey. Ja chcę być święta Audrey od Audrey Hepburn. A moja babcia nie, że ona nigdy nie wypowie tego imienia, żebym sobie jakieś fajniejsze wynalazła. No to mówię, myślę. Oczywiście wymyśliłam po drodze jakieś 10 innych, gdzie moja babcia się rzucała na księdza prawie. Mówię, niech pani, niech ksiądz jej nie pozwoli. No i koniec końców. Mam jak mam. Kto wie, jak mam na bierzmowanie, niech pisze. Powiem wam, że na J. A pytacie się o moje paznokcie. No więc mam czarodziejkę z księżyca. O tutaj, nie wiem czy widać. Kurczę. Nie wiem. A tu mam znak Urana. Bo ja się lubię te symbole planet. Więc to jest znak Urana. Uran to jest planeta, która patronuje wodnikowi, czyli mojemu znakowi zodiaku. No i chciałam sobie zrobić też tą czarodziejkę z Urana.
bo uwielbiam Czarodziejka, z kim zda ten film. No ale szukam, patrzę, jak ona wygląda. No i sobie wyobraźcie, że jest, że była jedna lesbijka właśnie w tym filmie Czarodziejka z Księżyca i jest to Czarodziejka z Urala. Znaczy, nie mam nic do lesbijek, no, jedną z moich przyjaciółek jest super lesbijka, mega hot. Ale no, ta no, nie wyglądała do najbardziej pasujących na paznokieć. Krótkie włosy, jakaś szabelka w dłoni, no nie, bez sensu, w ogóle do mnie nie pasowało. Pozdrawiamy Niemcy, hello. Guten Tag, ich heiße Doda. Ich wohne in Warschau. Byłaś kiedyś w Stanach. Gramy w cykliczne koncerty w Stanach Zjednoczonych. Naprawdę tutaj nie ma wiele moich fanów, widzę. Las Vegas. O, cześć Las Vegas, witam. Podziwiam cię za to, kochana, że nie wystawiasz swojego życia prywatnego na świecznik show biznesu. Jest bardzo mało gwiazd, które trzymają swoją prywatność dla siebie. Wiecie dlaczego tak jest mało gwiazd? Dlatego, że to jest najłatwiejszy sposób na to, żeby ktoś o kimś pisał i żeby to się przekładało na jakiś tam fame, nie wiem czy pieniądze, ale chyba ta pazerność gubi ludzi. Pazerność na tą atencję i na... ta sława jest kompletnie niewartościowa. To nic za tym nie idzie. Ludzie są chłonni siedzenia w czyimś życiu, siedzenia z butami w czyjejś prywacie. Tak naprawdę ktoś, kto ją sprzedaje, musi mieć świadomość, że za tym w ogóle nie idzie nic. To nie jest żadna sympatia, to nie jest żaden szacunek. To jest po prostu tylko i wyłącznie jak oglądanie serialu. I babranie się w czyjejś pościeli, nie? No tak było od zawsze. I wydaje mi się, że te gwiazdy, które no albo nie wiedzą na początku jak zaistnieć, albo chcą później jakoś podsycić, albo są po prostu już uzależnione od tego, cały czas idą po linii najmniejszego oporu, czyli właśnie sprzedawanie tej prywatności. I teraz byłabym mega hipokrytką i bym była mega zakłamana, gdybym powiedziała, że w przeszłości tego nie robiłam. Tylko może ja nie robiłam tego z takich pobudek. Bo ja nigdy na brak popularności nie narzekałam, wręcz przeciwnie. Byłam najbardziej popularną w pewnym momencie osobą w Polsce, nawet